Z listu świętego Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika do Smyrneńczyków. Ignacy zwany również Teoforem, Kościołowi Boga Ojca i umiłowanego Jezusa Chrystusa, Kościołowi, który z miłosierdzia Bożego dostąpił wszelkich darów, pełnemu wiary i miłości, obfitującemu we wszystkie łaski, umiłowanemu przez Boga, i uświęcającemu Kościołowi, który gromadzi się w Smyrnie, w Azji, wszelkie błogosławieństwo w nieskażoności ducha i Słowie Bożym. Wysławiam Jezusa Chrystusa, Boga, iż dał wam tak wielką mądrość. Stwierdziłem bowiem, iż staliście się doskonałymi w niewzruszonej wierze, jakby duszą i ciałem przytwierdzeni do krzyża. Pana Jezusa Chrystusa, ugruntowani w miłości przez Jego krew, pełni mocnej wiary w naszego Pana prawdziwie narodzonego, z rodu Dawida podług ciała, Bożego zaś Syna, według upodobania i mocy Boga, prawdziwie narodzonego z dziewicy, ochrzczonego przez Jana dla wypełnienia wszystkiego, co słuszne, prawdziwie ukrzyżowanego dla nas za czasów poncjusza Piłata. I Heroda Tetrarchy. My właśnie jesteśmy tego owocem, przez błogosławioną Jego mękę, aby przez zmartwychwstanie swoje mógł wznieść sztandar w obronie swoich świętych i wiernych, czy to spośród Żydów, czy pogan w jednym ciele swojego kościoła. Wszystko to wycierpiał dla nas, dla naszego zbawienia. Cierpiał zaś rzeczywiście, jako też. I rzeczywiście z martwych wstał. Co do mnie, wiem, iż po zmartwychwstaniu zachował ciało i wierzę, że w ciele tym pozostaje dotąd. Kiedy ukazał się Piotrowi i towarzyszom, rzekł: Zbliżcie się, dotknijcie i zobaczcie, że nie jestem bez ciała. I natychmiast go dotknęli i uwierzyli, dzięki zetknięciu się z jego ciałem i duchem. Dlatego odtąd za nic mieli już śmierć i odnieśli nad nią zwycięstwo. Po zmartwychwstaniu jadł z nimi i pił zupełnie jak człowiek z krwi i ciała, chociaż duchem zjednoczony był z ojcem. Wszystko to przypominam Wam, ukochani, chociaż wiem dobrze, że taka właśnie jest Wasza wiara.